Paweł Królikowski od kilku miesięcy przebywał w szpitalu, wczoraj zaś obiegła media smutna informacja o śmierci popularnego artysty. Do sieci wyciekło nieznane wcześniej zdjęcie mężczyzny, trudno powstrzymać łzy. Paweł Królikowski przegrał walkę o zdrowie. Wczoraj mediami wstrząsnęła informacja o śmierci popularnego aktora. Mężczyzna od kilku miesięcy przebywał w szpitalu, odszedł mając 58 lat. Rodzina i przyjaciele gwiazdora są pogrążeni w głębokiej żałobie. Brat Królikowskiego udostępnił w sieci niepublikowane wcześniej zdjęcie zmarłego aktora, ciężko oderwać wzrok od fotografii. Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat. Cała Polska trzymała kciuki za powrót aktora do zdrowia. Niestety, Paweł Królikowski odszedł w wieku 58 lat. Gwiazdor trafił do szpitala tuż przed minionymi świętami Bożego Narodzenia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym w jednej z warszawskich placówek. W tym czasie przeszedł kilka zabiegów. Ostatni zakończył się poważną infekcją, która osłabiła organizm aktora. Zmarł w czwartek 27 lutego w godzinach porannych, jego odejście potwierdziła rodzina. Dzisiaj, po wielu miesiącach walki z chorobą, odszedł Paweł Królikowski. Nasz ukochany tata i mąż. Zawsze będziesz w naszych sercach. Do zobaczenia, tato, napisał Antek Królikowski, syn aktora. Śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła rodziną i fanami. Śmierć mężczyzny to wielki cios, zarówno dla rodziny mężczyzny, jak i fanów jego talentu. Brat gwiazdora, Rafał Królikowski, podzielił się w mediach społecznościowych nieznanym zdjęciem zmarłego aktora. Ciężko oderwać wzrok od wzruszającej fotografii na Instagramie, widać na niej bardzo młodego Pawła Królikowskiego. Ciężko rozpoznać w nim schorowanego aktora. Bracie mój, podpisał zdjęcie pogrążony w żałobie Rafał Królikowski. Dzisiaj grzeje, jeden. Ingl wydaje pilny alert, zima uderzy znienacka. Żółte alarmy dla południa kraju 2. Córka Ewy Błaszczyk zapadła w śpiączkę 20 lat temu. Po 18 latach nastąpiła poprawa, stało się niezwykłe. Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy od fanów aktora. Są zrozpaczeni jego odejściem, do końca wierzyli, że uda mu się pokonać chorobę i wrócić do pracy na plan filmowy. Wyrazy współczucia, pusy nie umarł, on w naszych sercach będzie żył, napisała jedna z internautek. Ogromna strata, będzie zawsze żył w waszych sercach. Teraz zgra piękny serial Po drugiej stronie nieba, dodała kolejna. Najlepsze newsy dnia, źródło, Jastrząb Post. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.